Jest i pan winiarz. Jest i pan Xardes. Oj, szybki zapis. Wino, rzecz święta. Została tylko fabuła nam. Co to za set? Arcymistrzowski set kota. Nie no, remont generalny wydaje mi się zrobimy już po tym. Już po całej fabułce. Pod sam koniec remont. To będzie tak na ostatek. Jak już skończymy wszystko, wtedy walnę remont. Ile ma kaski? 9000. No ten set cały. Przecież ja tego nie będę używał. Po co mi to? To jest tylko wizual. To na pewno sel. To też sel. To jest bardzo zwykły mieczyk. To jest gówno. A, miecz Geralta z Rivii. O kurwa. To był mój ten. Dobra, zróbmy tak. Wczytaj grę. Przybył Geralt z Rivii. 1000 złotych mniej, nie za 1000. Z tego co pamiętam, miałeś powstrzymać bestię. I co? Pracuję nad tym. Przesuń się, chcę porozmawiać z księżną. Wiedźminie, no wreszcie. Odchodziliśmy już od zmysłów. Dopadłeś zabójcy Miltona? Sprawa jest znacznie poważniejsza, niż nam się wydawało. Nie mogłem zabić bestii. To my wysyłamy cię za potworem, a ty wracasz z niczym? Bardzo nas zawiodłeś. Nie, spokój! To nie takie proste. Bestia to potężny wampir. Wampir? To jest problem dla Wiedźmina? Zabójcy potworów? O, Boże. Przecież każdy wie, co zrobić, żeby usiec wampirza. Wystarczy zwabić go na światło słoneczne. Albo obwiesić czosnkiem i wbić kołek w serce. Z wampirami nie walczy się czosnkiem. Słońce i kołki też nie robią im krzywdy. Takie metody działają tylko w legendach. A szakłak? Babka Ademarta mówiła nam w dzieciństwie, że szakłak odpędza wampiry. Najskuteczniejszy jest srebrny miecz. Ale to i tak tylko półśrodek, bo wyższego wampira może zabić jedynie inny wampir. Wymówki. Wasza miłość. Zaraz zbiorę ludzi i załatwimy sprawę. Niech tylko Wiedźmin powie, gdzie jest ten potwór. Boże święty. Śmiało. Wyślij ich na pewną śmierć. Dla jednego Wiedźmina to może śmierć, ale dla 40 zbrojnych to będzie tylko kolejna bitwa. 40, 50, nawet 100. Dla niego to żadna różnica. Nie widziałeś moich gwardzistów w akcji. A umieją walczyć z mgłą? Trafią z kuszy w cel szybszy niż wiatr? Jak to? Co za stworzenie potrafi takie rzeczy? Takie istoty nazywa się wyższymi wampirami. Każdy z nich jest trochę inny. Można powiedzieć wyjątkowy. Niektóre potrafią zmieniać się w ogromne nietoperze. Inne rozmawiają ze zwierzętami. To wciąż tylko bezmózgie bestie. Mylisz się. Wampirem niższym, takim jak Alp czy Kima, rządzi zwierzęcy instynkt. Rzucają się na wszystko, w czym tylko wyczują krew. Ale wyższe wampiry kierują się rozumem. Potwór, który kieruje się rozumem? Bardzo ciekawe. Co w takim razie zamierzasz zrobić? To nie jest po prostu potwór. Dobrze, Mor napisze. Potężna istota, która żyje na tym świecie od setek lat. Bzdura. Skoro rzeczywiście są takie potężne, to czemu jeszcze nas nie podbiły? One raczej nie mieszają się do naszych spraw i trzymają się na uboczu. Ludzie mało ich obchodzą. Nie boją się, że pewnego dnia wyrżniemy ich do nogi? Na taką sugestię większość z nich poczułaby raczej rozbawienie. One są świadome swojej siły. No to co możemy zrobić? Może masz jakiś plan? Najlepsze wyjście to spróbować z nimi porozmawiać. No nie zdzierżę! Jaśnie oświecona wzywa Wiedźmina, żeby zabił potwora. A ten chce z nim rozmawiać. Wiem, co robię. Jego ukochana została porwana. Jest szantażowany. Szantażowany? Wyjaśnij nam łaskawie, on nie rozumieją. Można szantażować wampira? Za bardzo. Wyższe wampiry mają coś wspólnego z ludźmi. Nie kieruje nimi instynkt, lecz emocje. Są nie tylko bardzo inteligentne, ale też potrafią angażować się emocjonalnie. A nawet kochać. Ten zakochał się w ludzkiej kobiecie i zrobi wszystko, żeby nie stała jej się krzywda.
Chyba nie chcesz puścić mordercy Miltona wolno. Albo czekać, aż znowu kogoś zabije. Trzeba go jak najszybciej unieszkodliwić. Po prostu znajdę tego szantażystę i uwolnię ukochaną wampira. Miałeś z nim skończyć, a nie mu pomagać. Najważniejsze jest to, żeby nikt więcej nie zginął. A jak dziewczyna będzie bezpieczna, to on straci powód, by dalej zabijać. Nie jestem pewna, ale może faktycznie masz rację. Wiesz coś o tym szantażyście? Jedyny trop to kilka kartek. To na nich szantażysta wypisywał wampirowi imiona kolejnych ofiar. Na jednej jest ślad po kropli wina. Ale to wciąż słaba poszlaka. Mój drogi, nawet nie podejrzewasz, jak bardzo się mylisz. Poślijcie po książęcego kipera. Już, już. Wino to w Toussaint rzecz święta. Tutaj nie ma plamek wina. Są plamy po Est-Est, albo plamy po Ervelus i ewentualnie plamy po Fiorano. Jej miłość wzywała? Wiedźminie, pokaż mu kartki. Benoit, jesteś w stanie rozpoznać, jakie wino pozostawiło tę plamkę? Tak. Co jest? Tak. Raczej zachodni brzeg Sans-Retour. Dojrzewało w beczce z dębu boklerskiego. Barwa burgundowa, czysta. Nie może być. Przecież to Sangreal, rocznik 1269. To niemożliwe. To wino przygotowuje winnica Castel Ravallo. Wyłącznie na pałacowy stół. Może Sangreal zostało skradzione. Powinniśmy pojechać do winnicy i to sprawdzić. Moment. Wasza miłość chce jechać ze mną? Wykluczone. Nie myślisz chyba, że będziemy tu bezczynnie siedzieć, kiedy nasze księstwo jest w niebezpieczeństwie? Dzięki, Stanku. Wasza miłość. To zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Niech Wiedźmin jedzie sam. Cieszę się, że wreszcie w czymś się zgadzacie, ale już postanowiłam. Pojedziemy i będziemy mieć przy sobie najlepszą eskortę. Ciebie i Geralta. Wyruszymy inkognito. Nie życzymy sobie, żeby dwór plotkował na ten temat. Na czas misji zwalniam was też z obowiązku przestrzegania dworskiego protokołu. Oho, luźniej się robi. Krótko mówiąc, panowie, od teraz jesteśmy na ty. Tak jest, wasza miłość. Wiedźminie, jesteś gotowy? Jestem gotów. Świetnie. Poczekajcie na mnie chwilę. Założę tylko coś bardziej odpowiedniego i ruszamy. Czemu ten koń się tak giba na prawo, lewo? Co, Michu? Gucio, gucio. Kapitan de la Tour! Nie spodziewaliśmy się nikogo ze stolicy. Jak tam sprawy na dworze? Słyszałeś pewnie o atakach bestii. Mamy pełne ręce roboty. Zwłaszcza, że ostatnio zaatakowała w ogrodach pałacowych. Ale mam nadzieję, że jaśnie oświeconej nic się nie stało. Miło, że pytasz, mistrzu Fabrizio. Nic mi nie jest. Wasza miłość! Nie zostaliśmy uprzedzeni. Natychmiast każę wyszykować salę bawialną. To nie będzie konieczne. Jak widzisz, nie przyjechaliśmy z oficjalną wizytą. Oczywiście. Czy mogę spytać, co w takim razie sprowadza was do Castel Ravallo? To nie jest głos Diego? Przyjechaliśmy do ciebie. Mamy kilka... O, Arch! Tak. W tych stronach wypada Arkot. Się przedstawić, zanim zacznie się zadawać pytania. To Geralt z Rivi, Wiedźmin. Przyjechał do Toussaint na moje osobiste zaproszenie. To znaczy? To znaczy, że moim życzeniem jest, żebyś traktował go z należytym szacunkiem. O, o
Oczywiście, wasza miłość. Słyszysz, Wiedźminie? Fabrizio z radością odpowie na wszystkie twoje pytania. Chcemy z tobą porozmawiać o winie San Greal. Służę. Jak mogę pomóc? Jak wielu ludzi w winnicy ma dostęp do San Greal? Można by rzec, że tylko ja. Przecież sam tego wina nie robisz. Pracuje tu co najmniej kilkunastu ludzi. Widać, nie masz pojęcia o tym, jak powstaje wino. Długa jest droga, którą winogrona przebywają, zanim staną się San Greal. Pomocnicy pracują ze mną tylko do czasu fermentacji. Macerację ustawiam osobiście i nikogo nie dopuszczam do kadzi z winem. Później asystują mi także w czasie przelewania, ale beczki, w których dojrzewa San Greal, pieczętuję osobiście. Każdą jedną sztukę. Następnie wino musi swoje odleżeć w piwniczce, nabrać duszy. Dopiero wtedy staje się San Greal. A tak się składa, że klucz do piwniczki mam tylko ja. To chyba właśnie całą winę na siebie bierze chłop. Bo mu podwędzili to. Albo, nie no, raczej by się tak nie przyznawał, jakby to był on. By powiedział, że to kilka osób i chciałby kogoś wrobić. Kto zawozi beczki z winem do pałacu? Mamy tutaj własny garnizon. Ci żołnierze służą nam od lat i odpowiadają za to wino głową. Widzę, że zadając pytania, daleko nie zajdziemy. Tylko marnujemy czas. Ale wasza miłość, jak mam to rozumieć? Mistrzu Fabrizio, mamy dowody na to, że ktoś uzyskał dostęp do San Greal. A to oznacza, że możliwości są dwie. Cześć, albo panie. Albo kłamiesz mi tutaj w żywe oczy, albo jesteś idiotą, któremu ukradli wino i który się nie zorientował. W obydwu wypadkach odpowiesz za to. No ale ona surowa, Jezus. Ale... Milcz i słuchaj. Osobiście dokonam kontroli. A ty masz czas do namysłu. Jak wrócę, będę oczekiwać odpowiedzi. Przypomnij mi, w którym miejscu składowany jest San Greal. W głównej piwnicy. Tu zaraz za rogiem. Już pokażę. Trafię. Ty dasz mi tylko klucz do piwniczki i poczekasz tutaj. Oczywiście, wasza miłość. Oto on. Chodźmy, Wiedźminie. Jezus Maryjko, biedny. Skrzyczała go. Poczekamy tu sobie. Anna Henrietta. A co, jeżeli to Fabrizio szantażuje wampira? Bierzesz to pod uwagę? Ma swoje wady, ale nigdy nie poważyłby się na coś takiego. Jest bardzo lojalny. Zawdzięcza mi wszystko, co ma. Jego ojciec przehulał rodowy majątek. Jedyne, co pozostawił synowi, to wyjątkowa wiedza na temat wina. Fabrizio żył jak żebrak, dopóki nie mianowałam go rządcą Castel Ravello. Dopiero wtedy stanął na nogi. To od czego zaczynamy? Sprawdźmy, czy liczba beczek się zgadza. Tu leży księga z ewidencją. Coś tu będzie podejrzanego. Diariusz winifikacji. Fermentacja zakończona bez problemów. Obciąg z nad osadu. Jest rozlew do beczek. Obciąg z nad osadu? Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Dokumentacja jest prowadzona bardzo starannie. To szukajmy innego tropu. Benoit mówił, że plamka pochodziła z rocznika 1269. Znajdźmy go. San Greal 1270? San Greal rocznik 1270. To nie ten rocznik. Szukamy dalej. Spokojnie, szukam. O, tam jest. Tylko jak tam przejść? Pewnie schodami. 1268. San Greal. Te beczki są z 1268. To nie ten rocznik. Jesteśmy blisko, ale to nie ten rocznik. Tu. Tu nie. Tu. Jest. Rocznik 1269. Jedna beczka ma inny wiek, opa, koguta. Sprawdzimy, czy któraś z beczek nie jest pusta. Chcesz je otwierać? Na razie możemy je ostukać. Jak któraś wyda głuchy dźwięk, to wszystko będzie jasne. Ta. Pełna. Ta jest pełna. Stuknij w tą. Ja stuknę w tą. Ta jest pełna. Pełna.
O, chyba do mnie też ktoś puka. Tyle mnie nie było, ale jak byłem u babci z siostrą, to poszedłem do sklepu RTV i kupiliśmy jej tableta. Kupiłem jej tableta, żeby można było się zobaczyć. No i zadzwoniła teraz do mnie na kamerce i porozmawiałem z babcią. Cały jej zrobiliśmy instruktaż na tym, na karteczce, że pierw naciska się przycisk, żeby odblokować. Potem wybiera się tutaj, ma babcia ikonkę, klika i ikonka kamerki. No i chyba z godzinę uczyliśmy i teraz coś dzwoni. To babcia dzwoniła i się zobaczyłem i pogadałem. Także chociaż tyle, że się da zobaczyć, jak jest daleko. Chwilę pogadaliśmy. No, czytaj czat, a co ja mam czytać czat, jakieś głupoty się przykrzykujecie. Czat się rozjebał, napraw. Ale co ja naprawić mogę? Co się rozjebało? Bana na kana załatwiłeś, czarne kutasy były w emotkach. Co jest? Bobby, co ty wysyłasz? Czemu jest tyle anime z syfu? A ja tak, ja nie dodawałem. Jankos się schlał? Jankos jest napity chyba. Nie no. Jankos chyba też by nie dodał, on nie lubi. Ale gówno na czacie. No nie no, no. Co to jest? O, wszystko już usunął. Jankos added? A to Jankos pododawał, są dowody. Są dowody. A, ciągnie wilka do lasu. Niby nie, niby ten, a tu proszę. O kurwica, co to? Tragedia, tragedia. Dobra, ostatnia beczka została, chyba pusta powinna być. Pełna. Pełna. Wygląda na to, że wszystkie beczki są pełne. To jednak ślepy trop. Pełne może tak. Ale pytanie, czy w środku jest sangreal? Mądra. Łap szpunt, młotek i otwieramy. Jedna po drugiej. A potem będziemy kosztować. Och, napijemy się razem? O, to fajnie, to idę potem. Młotek wziąłem. Jeszcze coś. Szpunt. Dobra, otwieramy tom. Gotowe. Przesuń się. A szpunt to jest ten kranik, co się wbija, tak? Tak z gwinta? Och, och, och. Nie no, do kieliszka kulturalnie. Szklanki, kubka. I jak? Wszędzie poznam ten smak. To jest dobre. Oh my god. Tactical new key, everyone save yourselves. Może zepsuło się w trakcie dojrzewania. To niemożliwe. To nie wino, to jakaś zlewka, która nigdy nie powinna trafić do beczki. Na pewno nie znalazło się tutaj przez przypadek. Zobaczmy, co mistrz Fabrizio ma do powiedzenia na ten temat. Damy mu się napić. Pierw. Mistrzu Fabrizio, bardzo się na tobie zawiodłam. Ależ, wasza miłość, ja... Jesteś tylko o krok od ścięcia. Mów prawdę, masz jedną szansę. Przyznaję się, sprzedałem beczkę Sangreal. O ty! Błagam o wybaczenie. Dlaczego to zrobiłeś? Skusili mnie. Płacili naprawdę dużo i dałem się namówić. Mało ode mnie dostałeś? Chciałem wykupić swój majątek rodowy. Tutaj nic nie jest moje. Mam dach nad głową, mam co jeść, ale co to za arystokrata bez własnej ziemi? Powiem wszystko, ale okażcie litość. Komu sprzedałeś to wino? Kilka tygodni temu w Barzanciarni zaczepił mnie bogaty szlachcic. Opowiadał, że jest dyplomatą i że ma na dworze świetne układy. Ciekawy jestem, za ile sprzedał taką beczkę. Wspólnie ubili interes. Kilku jego klientów oferowało zawrotne sumy za choćby kropelkę Sangreal. On miał zająć się pośrednictwem. Jak nazywał się ten człowiek? Nie ujawnił mi swojego imienia. Był wysoki, czarnowłosy i mówił jak z zagranicznym akcentem. Twierdził, że pochodzi z Cintry. Na dworze nie ma żadnego cintryjskiego szlachcica. Powiedz, jak przekazałeś to wino? Spotkaliśmy się pod osłoną nocy w ruinach warowni Astr. Przyszło kilkunastu ludzi. Byli uzbrojeni i źle im z oczu patrzyło. Przywiozłem beczkę, przełożyli ją na swój wóz i rozjechaliśmy się. Każdy w swoją stronę. Chociaż mu zapłacili, mam nadzieję. I tyle? Więcej ich nie widziałeś? To znaczy... Nie widziałem, Michałek.
kilka dni temu przysłali posłańca. Chcieli kolejną beczkę. I właściwie byłem już gotowy do szantażystów. Wystawy. Co z nim teraz zrobimy? Wiem już wszystko. Śmierć? Trzeba. Wasza miłość. Błagam o wybaczenie. Zejdź mi z oczu. Kapitanie, niech twoi ludzie odprowadzą Fabrycja do lochu. Będzie odpowiadał za zdradę stanu. Jasny wind. To co teraz, Wiedźminie? Teraz zastawimy pułapkę. Trzeba złapać złodziei wina. Ten cintryjski szlachcic może być naszym szantażystą. Pojadę z następnym transportem, a Damien z żołnierzami będą mnie osłaniać. Wyjątkowo się z tobą zgadzam. Zróbmy tak. Daj znać, jak będziesz gotowy. Kurde, wspólny język łapią. Wyruszamy natychmiast. Pojedziemy przodem i obstawimy teren. Ty weź wóz i dołącz do nas na miejscu. Dobrze. Jak zacznie się wymiana, czekajcie na mój znak. Oj, niespokojne koniki. Spokojnie. Teraz czekamy. Ta, spokojnie. On się obroni, konik się nie obroni i mu wbiło nóż. To koniec jego żywotu. Jest i pan winiarz. Jest i pan Xardas. Nie lepiej srebrnym bić, żeby nastakować go? Pytanie, czy stakuje? Nie stakuje się na nie. Nie można oszukać. A, szkoda. Wydaje mi się, czy miałeś czekać na mój znak. Taki był plan, ale... Świetny strzał. Dobrze, że zareagowałeś. Mogło być różnie. Do usług. To była dobra walka. Udało nam się złapać jednego z tych drani. Chodźmy, zadamy mu kilka pytań. Wiedźminie, nie ma już ty motki, Michałek. Myliłem się co do ciebie. Cóż, nie miałeś powodów mi ufać, ale jest w tym też moja wina. To prawda. Nie jesteś najbardziej przyjaznym z ludzi. Odśwież się sobie i będziecie zdrowsi. W każdym razie widzę, że naprawdę próbujesz pomóc. I doceniam to. Chodźmy do jej miłości. Czeka nieopodal. Zaraza, to ona tu jest? Chyba nie myślałeś, że puszczę was tutaj samych. Zwłaszcza, że liczyć się może każda godzina. Przyprowadźcie tego waszego jeńca. Trzeba mu zadać... Ona będzie pytań. Przesłuchiwać? Uhu, uhu. Kapitanie, czyni honory. Kto was przysłał? Nazywają go pies i mówią, że jebał twoją matkę. Jeszcze raz, kto was przysłał? Narzeczony twojej starej. Poczekaj. Siema, Zepolak, sprawę mam. Gdzie mogę napisać do ciebie? Na decenie może, bo masz zablokowane wiadomości od nieznajomych. Wiedźminowi na pewno przyda się przynęta na... Chyba mail, widzu. Pisemnie tak. Oczywiście, że się przyda. W takim razie jest twój. Kapitanie, niech wasi ludzie znajdą mi mocny sznur. Taki, żeby przypadkiem się nie zerwał, jak podwisimy tego tu na drzewie. Sznur? Żywa przynęta dobrze działa na potwory. Pod warunkiem, że mogą poczuć zapach jej krwi. Ale o to już zatroszczę się sam. Co? Nie, kurwa, nie! Nie pozwólcie! Nie drzyj się i oszczędzaj siły. Przed tobą długa noc. Nie no, powie wszystko zaraz. Nie, nie pozwólcie. Powiem! Nie drzyj się. Kto cię wynajął?
On mnie zabije. Na razie bardziej powinieneś martwić się mną. Co to za on? No już, gadaj. Mówią na niego Cintryjczyk. Nigdy go nie widziałem, ale wiem, że to on werbował ludzi na akcję. Tak się mówiło, że pracujemy dla Cintryjczyka. Więcej nie wiem. Przysięgam. Kto to? Zabrać go i zamknąć w lochu. Tam poczeka na sąd. Kapitanie, jedziemy do miasta. Zbierz ludzi i szukajcie tego Cintryjczyka. Na pewno ktoś jeszcze go widział. Tak jest, wasza miłość. Jak tylko będę coś wiedział, stawię się w pałacu. Nie wracam do pałacu. Nasza misja się jeszcze nie skończyła. Razem z Wiedźminem poczekamy na ciebie na posterunku przy porcie. Okej. Ruszajmy do miasta. Chciałabym już coś wiedzieć. Jak możesz być tak nieludzko spokojny? To jest 15 boczny mutacji. Wiedźmini rzadko się denerwują. A jeżeli coś mu się stało? Kapitan wygląda na takiego, który potrafi o siebie zadbać. Może i potrafi, ale ten Cintryjczyk to nie byle jaki przeciwnik. Udało mu się wykraść książęce wino sprzed nosa moich gwardzistów. Gdyby nie przypadek, nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. A przede wszystkim to on wyznaczał wampirowi kolejne ofiary. Trzeba nie lada tupetu, żeby szantażować takiego potwora. Wciąż nie wiemy, czy to Cintryjczyk stoi za porwaniem i szantażem. Mógł zajmować się tylko kradzieżą wina. Nawet jeżeli tak było, to potem sprzedawał je szantażystom. Jak dla mnie, to czyni go współwinnym. Bez względu na to, czy to Cintryjczyk jest odpowiedzialny za te morderstwa, musimy go znaleźć. Dzięki, Cebul. Nawet jeżeli nie jest to jego sprawka, to może wiedzieć, kim jest nasz szantażysta. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, równie ważna jak to, kto zlecił zabójstwa. Cześć, dlaczego to zrobił? Ktoś idzie. O. Co tak długo? Powinieneś tu być już kilka godzin temu. Okazało się, że Cintryjczyk nie pracuje sam. Walczymy nie z jednym człowiekiem, a z całą grupą. Mów, czego się dowiedziałeś. Przejdźmy do konkretów. Udało ci się czegoś dowiedzieć? Opowiem od początku. Sprawdziliśmy, kto wynajął ten magazyn portowy, do którego wcześniej wieziono wino. Okazało się, że najemcą był podstawiony żebrak. Znaleźliśmy go i przepytaliśmy. Tego mężczyznę, który zapłacił za wynajęcie magazynu, spotkał żebrząc pod barzanciarnią. Tam pomógł nam zwykły przypadek. Kelnerka przypomniała sobie, że niechcący wylała wino na szlachcica mówiącego z cintryjskim akcentem. Jak wyglądał? Podała rysopis, jakich wiele. Przystojny, przyzwoicie ubrany mężczyzna z brodą, żadnych znaków szczególnych. Właściwie równie dobrze to mógł być każdy. Ale na szczęście pamiętała, kim była jego towarzyszka. Oho. Cintryjczyk spotykał się z Cecylią Belante. Z tą śpiewaczką? Słyszałam o niej, podobno jest bardzo utalentowana. Z tą samą. Natychmiast udaliśmy się do jej domu. Cecylii nie było, ale przesłuchaliśmy jej służbę. Cecylia? Jedna z pokojów nie, Cecylia, Cecylia! Dziś wieczorem spotkać z cintryjskim szlachcicem. Zaprosiła go na przyjęcie organizowane przez Mandragorę. Wygląda na to, że jeżeli chcemy go dopaść, to musimy iść za nim na przyjęcie. Wiedźminie, czytasz w moich myślach. Zbiorę ludzi i otoczymy miejsce spotkania. Mysz się nie prześliźnie. Wykluczone. Jeżeli Cintryjczyk rzeczywiście ma ludzi w mieście, to może się zorientować i znowu nam ucieknie. Racja. Musimy działać ostrożnie. Najlepiej będzie pójść tam i wtopić się w tłum. Dokładnie tak zrobimy. My? Wasza miłość. My, to znaczy ja i Geralt. O kur... Przyda mu się moja pomoc. Gdzie odbędzie się to przyjęcie? Mandragora spotyka się zawsze w tym samym miejscu. W rezydencji na terenie Górnego Miasta. To bardzo elitarna okolica. Geralt, przebierz się w coś odpowiedniego i spotkajmy się w Górnym Mieście w zaułku szalbierzy. Jakieś szmaty chyba mam jeszcze. Chociaż nie, wszystko sprzedałem. To będzie trzeba coś kupić. Idź w samych gaciach. No. Trzeba podwoić patrolę. Wszelki wypadek. Przebierz się w strój, który Anna Henrietta uzna za stosowny na przyjęcie. Stosowny?
zetniemy go.